Bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj czwartek. Jak widzicie, ja się właśnie zbieram do roboty. Dopiero wstałam. Czuję się niewyspana, bo nie mogłam spać. W nocy jak się budziłam o 3:00. 2 godziny później zasnęłam. Ale fajnie, że w ogóle zasnęłam. No i co? I zaraz trzeba było wstawać, nie? I tak mówię, o holender. Wiecie co? Ja czuję, że mam podwyższony kortyzol. To jest ten hormon stresu, tak mi się wydaje. No mówię, ostatnio sporo się u mnie dzieje w robocie. I tak chyba reaguję, jak reaguję, wiecie? Jestem z jednej strony bardzo pobudzona, a z drugiej strony wyczerpana. Uzdrowisko. I tak chyba jest coś na rzeczy. Chciałabym mieć jutro wolne, ale to wszystko zależy od tego, czy ja to wolne będę miała, jak mi się dzisiaj robota ułoży. Ale powiedziałam, że tak, nie będę się zabijać. Nie będę się zabijać. Po prostu nie. Jeżeli czegoś nie zrobię, trudno, zrobię w przyszłym tygodniu, jak wrócę. Z urlopu powiedzmy, tak, bo to będą 2 dni urlopu i no, wolna sobota. No i niedziela, no wiadomo, nie? Więc chyba tak będzie najlepiej. Coś czuję. No, dlaczego? Mi się zawsze coś zbiera. No i co? Muszę na zakupy jechać. Jutro będziemy jechać z Ryśkiem nad morze. Mija witaminka C. Dzieciaki z nami jechać nie chcą. Wiecie, to nie problem. Bo zawsze się znajdzie ktoś, kto te dzieci nasze przypiluje. Ale kurczę, no trzeba zostawić lodówkę, jechać na zakupy. Znaczy lodówkę zostawić, w sensie pełną lodówkę, jechać na zakupy. Coś im tutaj ugotować. I tak mówię, o. No bo wiadomo. Żeby mieli, co dla mnie oznacza akcja zakupy. Ostatnio chorób nie było. Jezu. No ja się czuję chora. Chociaż no, taka połamana. Mięśnie mnie bolą. No ja się chyba wykończę. Nie wiem, ale wiecie co? Jest coś w powietrzu. Moja koleżanka z pracy też ostatnio się najlepiej czuła, ale ona znowu walczyła z gardłem. Jeszcze tak nie do końca dobrze mówi. Gdzieś ten głos jej się załamuje. I tak myślę, chyba witaminka C też pójdzie w kremie. Aha. Już mi się tu włosy pchają. No właśnie, od gumek. Zamykam, bo mam czyściutko posprzątane. I zaraz znowu będę miała pełno kłaków i wszystkiego. No bardzo ładnie pachnie ten kremik. Naprawdę. Szaleją mi hormony, też muszę się przyznać. Nie wiem dlaczego, czy to... Znaczy hormony, no jak mi się wydaje, że to hormony, bo tutaj mnie strasznie wysypało na brodzie. Teraz już tego tak nie widać. Chyba się zaczyna ogarniać wszystko. No ale faktycznie gdzieś tu... Mówię, wysypało. Samopoczucie, no bardzo, bardzo nędzne, bardzo nędzne. Ale mówię, ja mam wrażenie, że to kortyzol mi daje o sobie znać. Poddenerwowanie i jednocześnie hormony. Ach, cholera wie. Kobiety to mają przerąbane, powiem wam, wiecznie, kurwa, coś się dzieje. Tak nie urok, to sraczka i tak pierdolę to dzień za dniem.
No ale nic. O, zaczynam burczeć w brzuchu. No. Żarcie się domaga uzdrowisko serum pod oczy. Która to jest godzina? 16, po dobrze. Zupełnie przyzwoicie. Powiem, że sałatkę już sobie zjadła w pracy. Dobra była ta lidlowska, co ostatnio sobie kupiłam. Tego gotowca. I usmażyłam sobie jakiś tofu, dołożyło albo coś, ale nie mam czasu. Muszę się uczesać, bo strasznie. Dzisiaj ma być kolejny cudownie gorący dzień. Boże, dlaczego? I wiecie co, ja dzisiaj zrobię eksperyment. Nie będę jechała do Lidla od razu po pracy. Nie, absolutnie. Ja dzisiaj wrócę po pracy do domu jak człowiek. Zrobię sobie kawy. Może sobie coś zjem. Zobaczymy, jak będzie tam. Bo powiem wam, że młode ziemniaki z mizerią i zajkami sadzonymi, mimo że to jest moje ulubione danie, to mi to kompletnie nie służy. Ja bardzo możliwe, że przez mizerię. Ale już to połączenie, wiecie, młode ziemniaki i mizeria. No, 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 tak jest. Ale nieważne. Coś tam zjem, wypiję sobie czarną kawę w takiej małej filiżance, espresso sobie zrobię. I poczekam na efekty. I może siły witalne wrócą. Może to już jest ten czas, kiedy ja muszę pić kawę. Taką, wiecie, sypaną po południu. Bo tak kuźwa licho trochę no, z tą energią. No kurde, człowiek jeszcze tyle rzeczy by zrobił, coś ogarnął. No to, no, no, to nie ogarnie. No dlaczego nie ogarnie? No moje emocje. I to. Jeszcze kuźwa w nocy spać nie mogę. A jedź, holender jasny. Ale dobrze. Niech się wali, niech się pali. Ja dzisiaj biorę wolne, a myślę, co to zrobić, jaką fryzurę. A może taką cebulę sobie walnę. Przepraszam, rano jak zwykle pociągająca jest Milena. Wiecie, ten krzywy nohal, tak jak nie gwiżdżę, to pociągam i tak. No. O Jezu. Jeszcze brzuchu mi zaczyna burczeć. Ale słuchajcie, ja nie jestem głodna, no. Zaczęłam mi burczy. O co tu chodzi? Za zwykłą cebulę, nic nadzwyczajnego, proszę, żeby mi to wyszło. Ładnie. No i dzisiaj sobie włosy nażeluję, naolejuję. Jakąś zupkę zrobię, tak myślę, że chyba pomidorową zrobię. Do pracy. Młode ziemniaki jakieś tam ugotuję, że kotlety z piersi kurczaka posmażę. A żeby to zrobić, to ja potrzebuję sił witalnych, więc jest plan, proszę Państwa, jest plan. No dobra, czy to mi się wchłonęło? Czy to mi się wchłonęło? No powiedzmy, że się wchłonęło. Dobra. Okej, okay. Ja sobie jeszcze usta pomadką ogniwa. Mazne. O. Cicho, cicho, cicho. Nie rób mi tego. Się kurde przelewać zaczęło. Co ja chciałam? Erborium. No idzie mi jak woda. Ten mój erworianek. Także taki jest plan. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, nie? No nie. Żeby w kwiecie wieku zrzędzić, marudzić, że tego, na to się nie ma siły, na to się nie ma siły. Ale pytałam się koleżanek i one mówią, że mają bardzo podobnie w domu, że muszą się zmuszać do wielu rzeczy. Też bardzo, bardzo im się nie chce. Ja mówię, to jeszcze to tyle dobrze, że wy jesteście w stanie się zmusić, bo mi się po prostu chce momentami płakać. Naprawdę, aż mi łzy stoją w oczach. No coś okropnego. To ja tu mam. No właśnie, to już mi się coś... waży na tej szyi. No wiecie co? I nie wiem co. Ja
Ja mam wrażenie, że to uzdrowisko mi tu waży pielęgnację. Na twarzy na razie nie, ale na szyi tak. Ach, Boże. Naprawdę, ja zaczynam stawiać na uzdrowisko, bo jakiś czas temu, teraz na parę dni używam tego od Eveline toniku i się nic nie dzieje. A jednak ten od uzdrowisko tonik, esencja jest bardzo treściwa. I może to być kwestią tego. A wiecie, ja nie mam nie wiadomo ile czasu, żeby czekać, aż to się wszystko wchłonie i tak dalej. No taka prawda. Nie używam dzisiaj, pudru, bo mi się nie chce. Nie mam czasu, nie mam chęci. Pędzelki moje są tutaj. W ogóle mam nowe pędzle, które mi przyszły, których nie rozpakowałam jeszcze. I o, która jest godzina? Ogarniemy, jak wrócę z pracy do domu. W przerwie odezwę się do Was może. Oj Boże, no i widzicie, i to jest właśnie to. Oczywiście hula. Bardzo jestem ciekawa tych nowych pędzli. Zrobiłam sobie screena a propos informacji, ile konkretnie za nie zapłaciłam, bo ja już nie pamiętam, nie? 130 chyba, czy 140 zł, coś takiego. Z 200. Także, czy 150? Już nie pamiętam. No idzie. No, powiem Wam, jak wiecie, ogarnę. Jak wrócę do domu. No nie burcz mi, no. Boże. Dobra. Słuchajcie, kończę tu makijaż. No. Bo dzisiaj zapowiada się sporo materiału, jeżeli ma być haul. Ja nie wiem, czy ja ten haul zrobię. Może być tak, że się powie, weź, daj sobie spokój. Dzisiaj nigdzie nie jedziemy. Na żadne zakupy. Ewentualnie jutro się pojedzie. Potrzebuję, powiem Wam, tego dziwnowe. Potrzebuję tego dziwnowa, żeby się zregenerować, bo normalnie, oj. Oj, oj, oj. Moja siostra wczoraj zadzwoniła. Pytała się właśnie, co tam słychać. Mówią, o Boże, jestem taka zmęczona, bla, bla, bla. A kiedy idziesz na dłuższy urlop? Nie idę. Nie idę. Ja wolę właśnie takie urlopy, o. Ale Boże, że długo mam tą maskarę od Sephory Big By Definition. W ogóle koleżanka mi przywiozła maskarę, nie maskarę. O Jezus, odżywkę do rzęs, którą bardzo zachwalała. Jeżeli chodzi o skład, nie mam pojęcia. Kosztowała chyba 100. Coś, chociaż nawet nie wiem, ile kosztowała, ale tak zachwalała, mówi, że jest świetna. Faktycznie, no, moja koleżanka ma przepiękne rzęsy. No i od 2 dni zabieram ją do domu z pracy i zabrać nie mogę. I, no widzicie. Po prostu, a leży na biurku. Także to jest po prostu niesamowite w moim przypadku. Ostatnio. Niesamowite. Dobra. Jak widzicie, dzisiaj w końcu ubrałam tą koszulkę z sercem. Boże, coś mi wzięło na wspominki. I włączyłam sobie na moim YouTubie siebie. Jak byliśmy z Ryśkiem w Krakowie, jak byliśmy w Zakopane. Jak było fajnie. Naprawdę, jak było fajnie. Ja nie mam pytań. Ale bym wróciła. Ale jak mówi, po co ty tam chciałabyś wracać? Już tam byliśmy 2 razy. Ale ja bym chciała. I koniec. Pokażę Wam moje OOTD. Spadam do roboty, bo normalnie. Ale powiem Wam, jak ja się cieszę, jak mam tutaj tak czyściutko posprzątane. Wszystko jest jak na dłoni. Każdy wszystko ma swoje miejsce, gdzieś mieszka i jest fajnie. Jeszcze muszę ogarnąć pielęgnację włosów. Bo tam to jest rozpiżdżaj totalny, ale idziemy na okno. Teraz tym się nie zajmuję. No i jestem z samego rana, nigdy tu nie ma dobrego światła. Musi być tak. Proszę bardzo.
No jak mam być gorąco, to ja pierdzielę, nie? Lubię spodnie, powiem wam, że ja mam wszystko w praniu. Normalnie wszystko. Proszę bardzo. Amore mio. Jezus. Cudowny, piękny zapach. I ja się dzisiaj koleżanki pytam w pracy o zapach z Avonu. Taki różowe serce, malinowo-różane. Różane, malinowe. Dziewczyny polecały, więc myślę, że trzeba zakupić i spróbować. Tym bardziej, że moje perfumy są na wyłączeniu. Zbieram tanę. Proszę bardzo. Tutaj mam paczuszkę z Douglasa, więc jak wrócimy, to ją otworzymy, zobaczymy. Tam sobie leży, ma radochę. Moja torba. Ja wyglądam tak i popierdzielam do roboty. Widzimy się później. No słuchajcie, już dojechałam do pracy i taka przyszła mi refleksja, zawsze kiedy samochodem o czymś myślę. No i tym razem myślałam o tej mojej pracy i powiem wam szczerze, że ja naprawdę bardzo lubię moją pracę. Bardzo lubię. Dlaczego? No bo czuję się tu potrzebna. Tutaj mnie doceniają. Chyba nie ma nic lepszego, jak uczucie takiego docenienia, że kurczę, no dobrze, że tu jesteś, fajnie, że tu jesteś, bardzo się cieszymy. Pewnie czasami są gorsze dni. Przecież powiem wam szczerze, że ja one nawet nie są gorsze. Po prostu no to tak jest w pracy. Jak macie ludzi w oceanu, to musicie wymagać. Trzeba łazić, trzeba sprawdzać, trzeba poprawiać niektóre rzeczy. Czasem trzeba wydrzeć ryja na niektórych. No to no kurde, no wiecie jak to jest, no wiecie. I po prostu czasem człowiek taki wypompowany wraca. Ale ogólnie rzecz biorąc, no kurde, no nie ma się do czego przyczepić. No nie ma. Ja po prostu muszę zamknąć tego ryja. Przestać się w końcu kuźwa opierdalać, w sensie, że wiecie, że wymagać od siebie nie wiadomo czego. Jeżeli ja jestem zmęczona, to jestem zmęczona, nie robię obiadów, w dubie to mam, niech sobie lecznicę zrobią i wszystko w temacie, tak? No bez przesady. Widocznie mój organizm z jakiegoś powodu jest przemęczony, może jakiegoś wirusa złapałam i nawet o tym nie wiem. U mnie jest o tyle specyficzna sytuacja, że ja nie gorączkuję, jak jestem chora, to mnie właśnie mięśnie bolą, nie mam siły, nie mam energii, jestem apatyczna i to wszystko. I to wszystko, jeżeli ja czasami mogę jakiegoś wirusa przechodzić, nawet nie wiem, że coś mam. No mówię, moja koleżanka w pracy ostatnio miała wirusa i ona, no... I ona wie, że miała, no i mogła mnie poczęstować, nie? Tym bardziej, że no, z wirusem się nie wygra, on musi minąć sam. Taka jest prawda. Więc może mnie też tak jest i za chwilę się ogarnę. Zawsze tak jest, napierdzielę, namarudzę, kłapię tym gumiorem swoim. A potem mija wszystko, jest super, jest dobrze. I tak już od 14 lat przeszło, więc zamykam tego ryja, idę do tej mojej roboty. Pracuję super, a potem wracam do domu. Jak będę zdechła, to wypiję kawę. Tak czy siak, dam wam znać. Widzimy się później. No hello, słuchajcie, mamy godzinę 15:20. Ja już podjechałam pod Lidla. Stwierdziłam, że jednak załatwię te zakupy teraz. Ty pytacie, ale dlaczego? Dlatego, że siły witalne, proszę państwa, wróciły. I teraz tak się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że od jutra mam 4 dni wolnego, czy kwestia tego, że wypiłam taką czarną, mocną kawę w takiej niedużej filiżance, coś a la espresso, coś tego typu i mnie roznosi, więc bardzo się cieszę, trochę kasy mam, mniej więcej wiem, co chcę kupić, więc idziemy do zakupy, bierzemy, co mamy wziąć, chyba będę brała, wezmę chyba ten mały koszyk. Kurczę, nie wiem, ile wody mam w domu, ale to nie problem, bo nawet jutro wyskoczę do naszego sklepu i coś się kupi, więc wody nie będę brała, nie chcę mi się targać tego wszystkiego. Zakupy będą bardzo nieduże, mam nadzieję, bo ja zawsze tak gadam, a potem wychodzi, co wychodzi. Także tak, lecimy szybko do Lidla na zakupy, robię wam przebitki i jedziemy do domu na hol. Thank you.
dobra, po zakupach. Tak myślę, raczej czy mam mąkę i tak dalej, kakao, to może jeszcze ciasto bym zrobiła. No nie wiem, zobaczę. Jak mi coś się zbraknie, jutro mam wolne, sobie podjadę, czy pod domem coś dokupię i tyle w temacie, słuchajcie. Także poszło naprawdę szybko. No już jadę stąd. Muszę się skupić, żeby w coś nie wpiznąć. Bo na tym parkingu ani się obejrzysz i już ktoś jest na dupie, nie? I spierdzę do domu, ale mam, słuchajcie, dobry humor. Ale mam dobry humor. Energia jest. Boże, tego było mi trzeba. Naprawdę, tego było mi trzeba. Wolego. I kawy. I chyba niestety to jest kolejny krok ku starości. Bez kawy mocnej, czarnej po południu nic nie zrobię. Będę jak ta mimoza. Bez energii do życia. Już się bałam, że to jakaś depresja, słuchajcie, mnie dopadła, ale na szczęście nie. Po prostu organizm dopomina się kawy. Jeszcze wszystko w temacie. Także, dobra, jedę do domu, bo za chwilę i tak mnie nie będzie słychać. I zrobię wam szybki haul. I te pędzle wam pokażę, co przyszło. Bo jeszcze tego nie zrobiłam. Aż o tym zapomniałam, nie? Te autobusy, jak fajnie. No nic, ludzie też chcą dojechać do domu. No dobra, to co, widzimy się później. No dobrze, moi drodzy Państwo, jestem. Przechodzę do Was z holem. Ja jeszcze szybko odkurzyłam mieszkanie, opatrzyłam paprochu wszystkiego, po prostu żwirku to mnie... Ale nieważne. Kurczak biesiadny razy dwa. Jutro będę smażyć, dzisiaj nie. To na razie do boku. Następne. No to będą filety z piersi kurczaka. Zupka pomidorowa będzie. Chlebek ten taki, ten tostowy, pszenny do tostów, bo moje dzieciaki lubią. Szyneczka na kanapkę, to jest oczywiście pierś z indyka. Tutaj mam filet z piersi kurczaka z ziołami, pomidorami, żeby mieli. Proszę bardzo, serek do tostów. Widzieć. Masło, bo ostatnio coraz mniej tego masła. Pomidorki. Jak najpierw na jajecznicę czy na coś. Śmietana do zupy. Dwa soki pomidorowe. Międzychłód. Sok pomidorowy razy dwa do zupy. Ogórki na... Jezus Maria. Na mizerię. Też nie zrobię, żeby mieli. Wszystko jutro. Koncentrat pomidorowy do zupy. No i oczywiście ziemniaki. Dobra, to wkładam tu. Widzę, że suche żarcie mają, mokre koty mają. Dobrze. I teraz tak, ja za zakupy zapłaciłam 160 zł z groszami, więc plus. Paragon ma w torebce, zarobkę wyniosłam, pierdziele. U koleżanki zamówiłam coś takiego. Mir, Vipes, Biohome. Ja już to Wam polecałam, pokazywałam i w dalszym ciągu polecam. Słuchajcie, to jest jak odkamieniacz. I do tego jest biodegradowalny, więc super. Można to w takim domu, wiecie, ekologicznym stosować. Więc fajnie. To już moje dwie kolejne butelki. Mam jeszcze dwie. Jak macie kamień na... Boże, na prysznicu. Na wannie, w toalecie, bo czasami, wiecie, stróżka wody leci i zostawię taki żółty osad. Jak to się z tym fajnie rozprawia, naprawdę bardzo, bardzo Wam polecam. W ogóle fugi, mistrzostwo. Naprawdę, w ogóle patrzę, że fugi się już powoli kłaniają, zwłaszcza w łazience. Więc niedługo się za to wezmę, zwłaszcza po tych kawach, które będę sobie zapodawać chyba, tak codziennie. Powiem Wam, że jest tak duszno, jest tak gorąco, że ja ledwo... Stoję tutaj i do Was gadam, ale tak mi ci się nie skoczyło, taka jestem jak na halu trochę po tej kawie, szczerze mówiąc. A tutaj mam, słuchajcie, Glass Cleaner Michi Home.
coś takiego, koleżanka mówi, że nic lepszego do okien, do szyb nie ma i do luster, że to jest najlepsze. Sprawdzę, zobaczę, przetestuję, no i zobaczymy. Także tak, czyli w sumie za jedno zapłaciłam niecałe 25 zł. Z tego co kojarzę, więc bomba. Dobra, słuchajcie, ja tak, wstawiam już pralkę. Białe ciuchy naszykowałam, wszystko wstawiłam, tylko muszę włączyć pralkę. To chyba teraz od razu to zrobię. O. Dobra, a tutaj to chowam, bo gotować to będę dopiero jutro. No dobra, już jestem. Słuchajcie, żadne słodycze póki co nie kupowałam, bo stwierdziłam, że jutro też jest dzień, na spokojnie, może jakieś lody im kupię. No, zobaczymy, tak wiecie, na spokojnie. Jak nie tutaj, to gdzie indziej. Sklepów pełno, to piątek, a ja mam wrażenie, jakby jutro sobota była. A to piątek. Także tak, mam tutaj tą paczkę z Douglasa. Zobaczymy sobie te pędzle, które zamówiłam. One były w bardzo ładnej promocji, dosyć dużej, bo normalnie kosztowały 235 zł. Potem gdzieś tam mnie przecenili chyba na 180. Ostatecznie ja je kupiłam za 130 z groszami. Więc ja uważam, że całkiem przyzwoicie. Dobra. Oczywiście żadnych próbek. O, przepraszam. Jednak coś wrzucili. Miss Dior. I co tu jest? Yonel. Aha Peeling. Plus witamina C. Rozjaśniający Aha Peel z witaminą Premium. Ale co to jest? No chyba to jest jakiś peeling. Ja jeszcze sobie to sprawdzę, coś takiego, bo nie wiem, nie znam. No i oczywiście Miss Dior! To muszę od razu zobaczyć, to wygląda w ten sposób. No, ja pamiętam z tego czasu Miss Dior Sherry. O Jezu, jakie to było piękne. O, jakie to jest cudne. Miss Dior, oj, boskie. Nie wiem, czy będzie premia w tym miesiącu, ale jak będzie, muszę to zakupić. No, no piękne są, ja lubię takie słodziaki, słuchajcie, ja lubię, no ale dobrze, ja lubię. No to co? Luvia Cosmetics. Tak to wygląda. Tak to wygląda z boku. Jest gąbeczka i nie wiem, co tu jeszcze jest. Wygląda zacnie. Już otwieram. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem pędzli, gąbeczka, czyli beauty blender i coś jeszcze. Nie wiem, co to jest. No dobra. Boże, ja jeszcze nigdy sobie pędzli do makijażu sama nie kupowałam takich. O takich. Jestem ciekawa. To jest produkt wegański. Vegan Makeup Brush Set. Super. Zestaw pędzli z gąbką do makijażu, matą do czyszczenia. Etui! Mata do czyszczenia! Wy wiecie, że ja ostatnio chciałam sobie to zamówić. Nawet dzisiaj wracałam z pracy do domu, tak myślałam o tym, że kurczę, przydałaby mi się jakaś właśnie mata, gąbka, cokolwiek do czyszczenia pędzli, bo nie mam. No ja po prostu jestem wdzięczna. O, jaka milusia, patrzcie, jaka piękna. Luvia Cosmetics. O, jaka mięciutka. Już mi się podoba. Już mi się podoba, jak dobrze tamte stare gąbki w piździe tym waliłam. Bardzo dobrze trafia
tutaj, obok tamtej. Dobra, co to jest? To jest nic, kartonik. Jaki to jest piękne etui. No, no tego to się nie spodziewałam, jak to wygląda w ogóle. W środku tak, na guziczki. Tak zapakowane, wiecie co? Ja chyba nawet nie mam nic przeciwko, żeby mi to stało tutaj na toaletce. No jest przepiękne. To jest tutaj ta gąbeczka. Jaka ona jest sporych rozmiarów. Wow. I tutaj to się, to jest ta przyssawka do zlewu, do czegoś i żeby to nam nie latało, nie? Jestem w niebie pędzelowym, pędzlowym. Przepraszam Was za te kaleczenie języka polskiego, ale no, ja nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Niby wykształcona kobieta, a taki głąb. Tu mamy pędzel bodajże do pudru. Ciekawe, żeby tylko mnie nie kuło. To jest coś takiego. O, tu mamy w ogóle piękne kolory, zobaczcie, różowo-biały, to jest taki jakby rose gold, no piękne są. To już do bronzera, to jest do pudru. Następny. O, może być do cieni do powiek, albo do tego rozświetlacza. O, to jest do podkładu. Już jakiś wania uczyłam do niektórych. Dlaczego co, który pędzelek służy? O, też bardzo milutki. Do rozświetlacza na przykład. Co tu mamy dalej? A ten to nie wiem, taki skośny. Ale się dowiem. I ostatni. Też taki ładny, skośny. Super. To powiek, no bo do czego? Powiem Wam, że podobają mi się. Piękne są. Naprawdę są przepiękne. I chyba na razie pozwolę, żeby sobie tutaj stały. A tych staroci muszę się pozbyć. No bo... Powiem tak, niektórych jest mi żal wyrzucać. Naprawdę jest mi żal. To jest do maseczki. To są też prezenty, więc nie wyrzucę tego, nie ma mowy. Ja jestem okropna pod tym względem. A może nie? Może właśnie dobrze. Na razie to schowam. Gdzieś to schowam, ale nie wyrzucę tego. Może się przydać. Mówię, jak rasowa zbieraczka może się przyda, nie? A co to jest? Książeczka. A, bo tu jest opisane, co do czego służy. Super. W ogóle przepiękny kartonik. Tyle razy mówię, żyjemy w Polsce, ale po polsku to tu nie ma za Chiny nic. Nic. Dobra, kończę się zachwycać Luvia Cosmetics. Zapamiętajcie, bo... No coś pięknego. Nie mam pytań. Dobrze, słuchajcie. Dobra, wrzucam to tu. Później się tego pozbędę. I wiecie co? Skoro już tutaj siedzę i tak się mu zachwycam. I w ogóle. Nie, no dobra, na razie przerzucę to tutaj. Chociaż nie, niech stoją, bo przecież ja jutro wyjeżdżam, więc spakuję sobie to i... się sobie schowam tu. Skoro już tutaj jestem, to ja proponuję, żeby naoliwić sobie włosy. Mam tutaj olejek z Only Bio. Mam tutaj olejek z Miele rozmarynowy. Świetny jest taki. I mam oczywiście Naturę Eco, na co ja te włosy teraz naolejuję. Czy na... No, no powiedzmy, że naolejuję. Dobra. Dobra, może bym się nie pochlapała, bo będzie jazda. Dobrze, teraz tak,
włoski hyc. Jutro będę je myła. Dzisiaj Marka muszę zawieźć jeszcze na trening, ale to nie jest problem, bo mam siłę, żeby go zawieźć i nie chcę mi się płakać z tego tytułu, więc uważam, że progres super ekstra. Zajebisty. Włosy sobie rozczeszę. No, zrobię sobie koczek, wiecie, i sobie tak będę... Ja i tak z samochodu już nigdzie nie wychodzę, więc dobra. Żaden problem. No, trochę sobie umyję metodą OMO. Dobra. Co ja chciałam zrobić? Zaczniemy sobie od olejku rozmarynowego. Muszę sobie lustereczko tutaj ogarnąć. Boże, trzeba by się brwi wyregulować, bo już zaraz tam. Ale to może jutro tak ze spokojem. Dobrze, olejek, proszę bardzo. Co ja tu mam? Po tym olejku rozmarynowym włosy pięknie rosną. On w ogóle tak pięknie koi. Petka mogłaby trochę lepiej trzymać, ale to jest bzdura. To jest, proszę Państwa, bzdura. Także fantastyczny dzień, powiem Wam, cudowny, cieplutko. Jutro on kolejny dzień, kolejny vlog będzie kręcony. Akcja kuchara, akcja gotowanie, akcja pakowanie, no po prostu... To będzie piękny dzień. Telefon wyciszę, żeby mi z roboty nikt nie wydzwaniał. Już powiedziałam chyba wszystkim dookoła, że jutro mnie nie ma. Więc niech mi dadzą święty spokój. Cudowny czas. No powiem Wam, że bardzo lubię ten wakacyjny takie właśnie, o tu 4 dni, tutaj coś. Dla mnie to jest najlepsze. Jakbym miała 2 tygodnie, tak dzisiaj z koleżanką rozmawiałam, jak ja bym miała 2 tygodnie w domu siedzieć, to chyba by mnie coś trafiło. No to nie jest dla mnie, absolutnie. Nie. No chyba, że faktycznie w przyszłym roku, jak się przeprowadzę, no za 2 lata, jak się przeprowadzę, no bo w przyszłym roku planuję przeprowadzkę, a za 2 lata ruszyć z ogrodem, bo wiecie, najpierw powinno się, moim zdaniem chyba, ogarnąć chatę, żeby się wziąć za ogród, nie? A potem zobaczymy. No chyba, że mnie najdzie. Co wątpię. Aloesowy żelek. O, jaki on jest na włosy. Fenomenalny. Fenomenalny. Świetny. To sobie proszę kupić, zakupić, bo to jest produkt, który można naprawdę spokojnie stosować. Nic się nie dzieje. Zwłaszcza tu. Ja sobie tutaj też walnę. O, i zwłaszcza na te moje rozjaśniane końce. Ale włosy lecą trochę. Chociaż teraz to i tak się ogarnęły. Tak trochę się kruszą. Ale to tam. Wiecie, też bardziej widać, bo już długość jest jaka jest, nie? Dobra. Teraz olejek z Only Bio. To jest do włosów niskoporowatych, no ale trzeba go wykorzystać. Dobra. Ja go przed użyciem trochę podgrzałam w mikrofalówce, wiecie, bo on tak, taką normalnie ma konsystencję stałą. No, no jak stałą konsystencję na włosy ubrać, no? Nie da rady. Też w sensie nałożyć, nie? Dobra. Jeszcze trochę. Mam sporo tych produktów do pielęgnacji włosów. Kiedyś Wam pokażę, jak się... jak mnie znajdzie. Do posprzątania, ogarnięcia tego tematu. Więc jeszcze trochę. Dobra. Okej. Okay. Zobaczymy, czy uda mi się to rozczesać. Szczotką. Proszę bardzo, taką mam do włosingu. No, fajnie rozczesuje. Tą szczotkę polecała ta laleczka, blondyneczka z kanału... coś tam ze składami. Dobre składy, czy coś tam. Skrajnie składów, o. Dobra. No i git. Teraz to sobie trzeba związać. A jutro włosy umyję i przyjdę do Was
Piękna, jak ta laleczka. Mówię, dobrze, człowiek z samochodu nie wychodzi dzisiaj. Dobrze, że te zakupy już ogarnęłam. Więc chowam się, niby nie będzie widział i tyle. Może nie spotkam nikogo znajomego. No dobra, mamy to. Moi drodzy Państwo, ja się z Wami z tego miejsca żegnam. Było mi bardzo miło. No, jak widzicie, energia wróciła do działania, z czego jestem tak szczęśliwa, że naprawdę, aż mi miło. Ja boję się, że dzisiaj spać nie pójdę przez tą pierdzieloną kawę, ale no, mówię, spróbuję. A co tam? Najwyżej. Która jest godzina? Za pół godziny jadę z Markiem na trening, więc mam jeszcze chwilę, żeby sobie odpocząć, poleżeć, zregenerować. I z nim pojadę, no bo co? Niech jedzie ten dzieciak. Chociaż teraz powiem Wam, że wybył na dwór, na boisko. No to też taki jest. Jak nie wychodzi, to nie wychodzi. Ale jak już w końcu wyjdzie, to cały dzień go nie ma. Dobra, nieważne. To co? Ja się z Wami żegnam i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Ja oczywiście kręcę już jutro, ale Wy go zobaczycie troszkę później. Także pa, pa. A jeżeli Wam się podoba to, co ja tutaj tworzę, to bardzo proszę z tego miejsca o subskrypcję, łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, będzie mi bardzo miło. I co, no i lecimy do tego tysiaka, nie? No co, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym vlogu jeszcze raz. Pa, pa.